Dzień dobry, witam wszystkich ponownie na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj będziemy sobie ogrywali gierkę, która nazywa się Yes, Your Grace. I jest to gra, w której, jak rozumiem, będziemy sobie sterować królestwem, podejmować decyzje, wpływać na losy naszej królewskiej rodziny. Jak to do końca będzie wyglądało, zaraz się przekonamy. Rozpocznijmy sobie gierkę, gra oczywiście po polsku, zresztą chyba została wydana przez polskie studio, jeśli się nie mylę. Yes, Your Grace to gra z trudnymi wyborami. Jako król nie będziesz w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb swoich poddanych. Niektórzy będą mieli niecne zamiary, a innym razem życie stanie ci na przeszkodzie. Wystarczy, jeśli będziesz mieć wystarczającą ilość zasobów na koniec każdego tygodnia. No dobra, czyli po prostu musimy przetrwać, że tak powiem, z tygodnia na tydzień. To wydaje się być całkiem do zrobienia. No zobaczymy. Na razie nasze królestwo nie wiadomo, czy jest przygotowane na taką osobę jak ja. Kliknij w petenta, aby go wezwać. No dobra. Audrey, co ty masz mi do powiedzenia ciekawego? Już czas, wasza wysokość. Kliknij na tron, aby z niego zejść. Ale czemu? Ja chcę zostać na tronie. Na tronie jest bardzo dobrze. Lepiej założę koronę. No tak, zdecydowanie. Załóżmy koronę. W lewym dolnym rogu znajdziesz swój ekwipunek, wybierz przedmiot, aby go użyć. Użyjemy sobie korony. O, możemy ją założyć. Zaczęła troszkę już rdzewieć. No, my sobie ją założymy, bo jesteśmy królem. Nie może być tak, że ktoś nie pozna się na naszej wspaniałości. Możesz opuścić dowolne pomieszczenie, przechodząc do krawędzi ekranu lub wybierając drzwi. No dobra, no to sobie podejdźmy tutaj. Nie wiem, czy odwrót coś ma do powiedzenia jeszcze? Nie. No, pójdziemy sobie na bok. To jest mapa twojego zamku. Kliknij na mury zamku, żeby się tam dostać. Lecimy na mury w takim wypadku. Zobaczmy, co nam tutaj chce powiedzieć. Wasza wysokość. Witam serdecznie. Deserter. Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Szopa? Dlaczego miałbyś to robić, Sobik? Jest ich zbyt wielu. Mamy szansę na wygraną. Jeśli go puścicie, reszta może podążyć jego śladem. A nasza armia już jest niewielka. Potrzebujemy każdej pary rąk zdolnych do trzymania miecza w wysokości. Nawet najmniej odważni żołnierze są nam... nie wiadomo co, ale prawdopodobnie potrzebni. W moich szeregach nie ma miejsca dla tchórzy. No to teraz jest takie pytanie, kurczę, dosyć od razu, z samego początku ciężkie, ale no wiecie co, szczerze mówiąc, jeżeli jest wojna, jeżeli są, ścierają się dwa wojska, no to ja chyba bym wolał mieć po swojej stronie żołnierzy, którzy może w mniejszej liczebności, ale przynajmniej wiedzą, czemu tu się znaleźli i wiedzą, co mają zrobić, więc ja sobie powiem, że w moich szeregach nie ma miejsca dla tchórzy. Każdego, kto odmówi walki, zadawa rozpotka sprawiedliwość. O, nie do końca to chciałem uczynić, ale szkoda. Ale okej, zrobiliście to, co było trzeba, wasza wysokość. No tak, no, musieliśmy. Tutaj, wasza wysokość. Dobra, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Generalnie, no, że tak powiem, musieliśmy działać tak, jak musieliśmy. Wystaw białą flagę, możemy się już od razu poddać. Świetnie. Dobrze, to musimy chyba przemówić do naszych żołnierzy, zmotywować ich. Bracia moi, staliśmy razem podczas najcięższych czasów. Udowodniliśmy naszą siłę podczas wielu bitew i dzisiaj udowodnimy ją raz jeszcze. Moi najdzielniejsi żołnierze, wzywam was, by walczyć o wszystko, co kochacie. Zadawem. Strzelać? No, albo... Tak też może być. I poleciały strzały. Czyli gra się zaczyna od tego, że musimy obronić zamek, jak rozumiem. Pewnie taki wstęp fabularny, żeby nam pokazać, że nasze decyzje będą miały... ponoć mają mieć znaczenie. Nie wiem, jakie znaczenie będą one miały w kontekście tego, co teraz zrobiliśmy z tym jednym żołnierzem. No, myślę, wiem, 3, 2, 1... Okej, szukam. Ale kogo? No, to nie było trudne. Stałeś w miejscu. Nie chcę się w to bawić. Nie jesteś za stary. Rozumiem, jak odzywasz się do ojca? Czy nasz król zwariował i zaczął bawić się chowanego, żeby zapomnieć o strasznych czasach wojny? Czy jest to możliwe? Rozsuję to drętwy zacofaniec. Zamknij się na sali, widzimy cię z daleka. Ale była dobrze schowana, najlepiej z tej kilki. Aurela, o dobrze wiesz, że nie powiem sobie to, kochanie. W końcu wyszło słońce, pozwól mi się z nim cieszyć. No dobra. Asalia, mam cię. Nie trzeba było obrażać siostry na cały ogród. A zawsze wszystko musi zepsuć. Jest taka dumna, że nawet nie umiała znaleźć miejsca, żeby się schować. Wcale nie próbowałam się chować, nie chcę się z tobą bawić. Następnym razem, gdy nie będziesz chciała się bawić, może napisz oficjalne obwieszczenie. A nie, czekaj, ty nie umiesz pisać. Oczywiście, że umiem, głupku. Skończcie to obie. O, pęknięcie. Pęknięcie w chodniku. Musimy to naprawić któregoś, nie?
Może ja sobie podaruję z czytaniem dosłownie każdego tekstu, który się pojawia na ekranie, zresztą jest on po polsku, możecie sobie sami przeczytać. My się raczej skupimy na fabule, raczej na graniu i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Czy jest to coś, co możemy jeszcze kliknąć w sumie? Pęknięcie, Aurelia, no tam są drzwi, ale na razie nie będziemy szli. Tu mamy jeszcze Cedani, kimkolwiek ona jest. Chyba nasza najmłodsza córka, z tego co rozumiem. Kolejny gruby. Swoją drogą oni zabawnie się odzywają, tak w takim niemalże simsowym stylu. Może tym razem Cedani. Może następnym razem dogramy, zobaczmy co to. Jak znasz doradca. A jak poddani będą, to zaraz się nimi zajmiemy. Skoro tron czeka, trzeba będzie podjąć kilka decyzji zapewne. Grewno, tydzień pierwszy. Zobaczymy, ile ich będzie. Musimy skrócić. Zdecydowanie musimy skrócić godzinę na tydzień. Znaczy, nawet jeszcze nie zaczęliśmy, mamy już narzekamy. Aurelia jest pierwsza w kolejce. Bo rozumiem, że to jest ta kolejeczka. Cztery osoby. No dobra. Mamy archiwa, mamy jakieś zasoby dostępne do gry. To jest nasz pierwszy tydzień i z opcji, a to takie typowe opcje. W archiwach mamy nasze główne zadania, rodzinę. Ma starsza z córek, środkowa, młodsza, królowa. No dobra, zobaczmy, co się potoczy wszystko. Aurelia. Okej. Okay. Czyli problemy rodzinne, ale to teraz chyba nie jest dobry moment. Teraz przyjmujemy petentów. Jeśli błąka się po morzach zamkach, to się przyjdziemy. No właśnie, tak się zastanawiałem. Przecież to nawet nie jest kwestia, żeby tutaj się w kolejce ustawiać do króla. No ale dobra, skoro to mamy z głowy, to lecimy dalej. Strażnik lochów. O, cóż to za złe wieści. Przemoczyły nasze dachy. No od tego są dachy, żeby mokły. A, chyba, że się zawalają, to gorzej. Jest u nas tylko jedna cela. Nim ich stan się pogorszy. No dobra. Na razie będziemy tracić zapasy. No zapasy to by było źle tracić. Wymagane naprawy zobaczycie w podsumowaniu na koniec tygodnia. A, to nawet nie jest znowu kwestia jakiegoś pytania, tylko kiedy spotykasz ludzi z respondentami, twój doradca odnotowuje te spotkania. Możesz zobaczyć wszystkie wpisy, które mając w archiwum. Ciekawe, czy odnotował spotkanie z rodziną. Chyba to sobie darował. Zresztą bardzo dobrze, to powinno być poza protokołem. Są w ogóle przesłuchania i detale. Trzeba naprawić szkody w spiżarni. No dobra, wieśniaku, czego chcesz? Wasza wysokość. Populacja, ale jest mniej. Nie mamy złota ani zapasów. No, ale to jest problem królestwa, że tak powiem, że ty, ziomeczku, nie masz zapasów, żeby wyprawić tutaj wesela i w ogóle. Co ja mam do tego? 5 sztuk złota i 5 zasobów. Rozumiem, że to jest to i to. No, bez sensu, przepraszam bardzo, ale królestwo zajmuje się sprawami wagi królestwa, a nie, kurczę, rodziną, że tak powiem, czymś prywatną. Co to w ogóle? Tak, poskąpię. To nie są trudne chwile, to są dobre chwile. Wasza córka bierze ślub, a nie kurczę, nie uprzymieracie głodem. Także bez sensu, nie będziemy tutaj tracić naszych zasobów na to. Piszczaki, kurde, wredne, cieszę się, że mu nie pomogłem, niech spiernicza. W takim wypadku wątek zakończony. No, powiem szczerze, nie trwał on długo. Czy to się gdzieś tutaj pojawiało w takim wypadku? Pomoc przy weselu. No nie pomogliśmy. No nie pomogliśmy, przykro mi, ale to była niespecjalnie sensowna prośba dla mnie. Ciekawe, czy mamy jakieś takie morale? Może to jest to? Wasza wysokość. 7 sztuk złota, na zabranie narzędzi i zbudowania gospody. Mówimy się po długim dniu pracy. No... Jakby powiem tak, tutaj przynajmniej chcą zrobić coś produktywnego, moim zdaniem. Gospodą może poprawić morale, że tak powiem, ludzi pracujących. Dam mu to 7 sztuk złota. Tym bardziej, że tam trochę poskąpiliśmy temu. O właśnie, poskąpiliśmy temu szukającemu, moim zdaniem, taniego zysku na i tak już w sumie pozytywnym zdarzeniu. A gospodę można zrobić, czemu nie? O, co tu się dzieje, kolejny wieśniak? Czego ty byś chciał? O! Jeżeli potwory, no to się ruszymy zaraz. Musicie wysłać swoich ludzi. Mów dalej, ciekawe. Niech powie coś więcej. Krótkie losy, setki. Błyszczące szpony. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. A, mogę znowu wybrać, żebym mówił dalej?
A to jest to samo, dobra. Okej, 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 okej. No, sprawdzimy to. Pewnie, że tak. Generał wysłany. Czyli nie mamy w tym momencie żadnych żołnierzy już dostępnych. Gdy będziesz gotowy, kliknij na świecący kwiat, a przyjdź następnego tygodnia. Chcę nie będziemy zobaczyć się z członkami rodziny, zanim będziesz mógł przejść dalej. Ale rozumiem, że to wszystko z naszych wyborów. Wszyscy poddani przyszli. Odbił tutaj... Możemy coś powiedzieć o królestwie. Zasoby. Dobra, złoto, zapasy, wojsko i zadowolenie ludu. Czy to jest wojsko, to jest zadowolenie ludu? Aha. Zadowolenie ludu wzrośnie, mam 17, więc nie jest źle. Silne królestwo potrzebuje dużej armii. Mamy 100 żołnierzy. I żeby mieć więcej żołnierzy, to musimy zawrzeć sojusze. Okej, okay, to trochę dziwne, że będziemy zyskiwać żołnierzy z tytułu jakby sojuszy. Czy się zarówno nasi żołnierze wtedy. Ale czemu nie? Zobaczymy. Zasoby i złoto też można zdobyć przez podatki. I sojusze z lordami. Dobra, podatki właśnie. Wygląda kwestia podatki. Wioski płacą podatki, to oczywiste. Zadowoleni ludzie chętnie płacą, smutni nie za bardzo. Musimy dbać, żeby byli zadowoleni. Dobra. Petenci. Wieśniacy, kupcy, czy nawet lordowie. Wszyscy mają jakieś problemy. No to tak jak w życiu realnym. Wszyscy mają jakieś problemy, tylko że teraz nie mamy króla, żeby do niego pójść. I sobie ponarzekać. Mamy za to internet i Twitter, tak? Tam możemy narzekać. Czemu nie? Niektórzy mogą nie mieć dobrych intencji. Dobra, zmieniamy temat. Naturalnie. No, ale to wszystko. No dobra, chyba rozumiem, że możemy już sobie zejść z tego tronu. To wydaje mi się na tyle, jeżeli chodzi o nasze... O, są pióra jakieś. Rozumiem, że mamy gołębi dużo, ale jak z okna otwarte, no to gołębie wchodzą, tak? Cieszy mnie dźwięk ptaków. No, król jest takim spokojnym, poza tym, że zabił tego biednego, przerażonego żołnierza wcześniej. Miejsce wydaje się bardziej przyjazne. No, właśnie nie wiem też, czy powinno być przyjazne. To jest jednak miejsce, w którym jest król, więc powinno być takie raczej wyrażać, wiecie, taką dumę z rangi może. Niebieskie ikony wskazują istotne sprawy, zielone opcjonalne rozmowy. Chodźmy do lochów najpierw. Cholera, jest gorzej niż myślałem. Czy wiele budynków jest zniszczonych? Mamy miejsce, na którym musimy skupić się na budynkach, które wymagają więcej uwagi. No, przynajmniej nie mamy złudzeń. To troszkę pieniędzy nas to będzie kosztować. Nawet jakieś grzyby są. Ale to jest całkiem ładne. W sumie ładne białe grzyby. Można też w dół zejść, myślę, że tylko w prawo, lewo. Beczki. Czyli nie mamy wina w królestwie. Generalnie biednie jest w tym królestwie. Okej. Czy ten wieśnik... To mogłem być ja? No nie wiem, nie wiem. Ja bym tego tak nie odebrał, mój drogi, że to był jakiś znak od Boga. Jeszcze raz, czemu tu jesteś? Coś mi się nie wydaje, żeby to była prawda. Aha, okej. Okay. Czyli innymi słowy, nieposzanowanie karczmarza w królestwie. No bardzo nieładnie. Ja to szanuję karczmarzy jako mistrz gry w RPG-ach, bo najczęściej ja ich odgrywam. Więc nie ma opcji, będę siedział w tej celi dłużej. Zostałeś na co zasłużyłeś, to wystarczy jeszcze, to wystarczy. O, nie chciałem tego zrobić. No dobra. Może ten błąd przyniesie nam ostatecznie jakieś pozytywne rozwiązanie, ale zrozumiałem tą odpowiedź bardziej w stylu takim, że właśnie... A, może ja się pomyliłem. Nie ma opcji raczej powróć do wcześniejszego wyboru, jak widzę. Dobra, ale lochy... Zaraz, czy klikniemy nas... Tego to będziemy mogli jakoś rozbudować? Nie, nie. Okay. Czy to jest kwestia do raczej takiego po prostu poznania sytuacji? Skończmy do grudu. Mieliśmy pogadać z którąś córek. Tak nie pamiętam, z którą to było. Nowa karczma, potwory, boska interwencja. Z Asalią to miało być? Czy możesz mi wyjaśnić ten kłótny w ogrodach, moja droga? To nieładnie da się kłócić właśnie. Dlaczego Rolusuje zachowuje się jak dziecko? Jest irytujące. No, jak się, wiecie, jest... Ja jestem jedynakiem, ja się nie znam generalnie na kłótniach między... czy to braćmi, czy siostrami i tak dalej. Rodzeństwem generalnie rzecz biorąc. Na szczęście może? Nie wiem.
Widzicie, przestać się kłócić brzmi jak taki bardzo agresywny sposób wyjaśnienia, co ma zrobić. Nie mogę cię zmusić, żebyś ją lubiła. No nie mogę. Musisz przez nią wyzywać. No właśnie, mi się wydaje, że jak się traktuje, wiecie, dzieciaki w jakiś tam sposób sensowny, nie jak debili. Przecież nie są debile, ostatecznie rzecz biorąc, nawet się czasami się wydają. I mówi się z nimi na poważnie, to one też potrafią na poważnie odpowiedzieć. W każdym razie porozmawialiśmy z Anią. Możemy skoczyć na mury zamku jeszcze, zobaczyć co tam się dzieje. Aha, no to tak kiepsko. W ogóle to mam wrażenie, że jesteśmy mocno w ruinie po tej wojnie, albo nie wiem, czy to jest przed tą wojną, czy jakby, wiecie, czy to jest taki powrót, tamto to było wspomnienie, czy to jest dopiero wizja przyszłości. Ale załóżmy, że jednak jesteśmy po wojnie w tym momencie. Wejdźmy sobie tutaj. Zobaczmy. Aha, wejdziemy sobie na ten. No tak, tak samo też było wtedy. Jak walczyliśmy. Gadamy z Lorsulią. Och, to ty. Musisz przestać kłócić się ze swoją siostrą. Dlaczego nie chciałeś się z nami bawić? Asalia ostatnio była dość paskudna. Widzę, że coś jest nie tak. To jest taka odpowiedź jakby z życia wzięta. Wszystko jest w porządku. Nie masz nic lepszego do robienia. Pytajmy wprost. Może dowiemy się czegoś więcej. Aha, okres buntu, rozumiem. Nie wiem, czy chcę skrytykować konkretną z nich tak naprawdę. O, można pogłaszać kota, 10 na 10. Od razu lepsza gra się staje. No nie wiem, nie wiem. Ja nie chcę krytykować. Zaraz. Skoro nie mam tego archiwum teraz dostępnego, bo bym sobie zobaczył. Nie do końca pamiętam, która jest. A zaraz, wyjdę stąd i wskoczę. Okej. Czyli wycięliśmy lasy, no dobra. Czy to było koniecznie w. To było koniecznie w sali tronowej, gdzie mogłem sobie zobaczyć archiwum. A nie, przepraszam, to jest tu, jestem ślepy. Nie chodziło o rodzinę, tak. Salia środkowa. Nie dba o to, co myślą oni inni. Królowa. Mądro przejmę. Najmłodsza. Nie. Stamtąd porozmawialiśmy i wydaje mi się, że nawet jakiś osiągnęliśmy konsensus. Tarcza z godłem. Czy to jest kaczka? Czy nie ma jednego dla kaczkę? No dobra. Ja nie oceniam, to jest nasze godło w tym momencie. Tak czy siak wydaje mi się, że wszystko już mamy załatwione. Więc spotkamy sobie ten dzwoneczek, kończymy, jak rozumiem, tydzień? Czy dzień? Tu jest strona z podsumowaniem twojego tygodnia. Będzie tu można zobaczyć cotygodniowe dochody i wydatki twojego królestwa. Po lewej stronie można zmienić ulepszenie, poprawki. Aby kupić ulepszenie, chcesz kliknąć przycisk z nazwą ulepszenia. Ok. Na ten moment mamy 25 zasobów. Podatki mamy 11, czyli jesteśmy na plus. Mamy zniszczony teatr, przez co nas to trochę boli. Ale kurczę... Ja bym nie ryzykował od razu naprawienia wszystkiego, bo to jest troszkę dużo tak na od razu. Naprawimy sobie dach z piżarni. Teraz, jak to w ogóle wygląda? Jak wyłączę? Aha! Czyli jak naprawię sobie dach z piżarni, to nie stracimy tego tej piątki i możemy naprawić stragan wtedy od razu. I chyba tak wyjdzie najlepiej. Teatr nie będę jeszcze naprawiał, ale myślę, że naprawimy go w kolejnej turze, zależnie co się będzie działo. I mamy pierwszy tydzień za sobą. No dobra, zawiemy sobie drugi tydzień jeszcze, czemu nie, żeby zobaczyć, co się może wydarzyć w trakcie tej gry. Ale jak na razie apetenci już przychodzą, tym razem więcej ich jest. Odry, masz coś do powiedzenia? Dobra, nie masz. No to lecimy z nimi po kolei, co nam powiedzą ciekawego. Generał. Tam były te potwory, tak? Ani śladu potworów. Bandyci byli tam... Aha, zaraz, to jest kolej... Aha, to są ci bandyci, dobra, to on tutaj przed razem z nim. Czyli sztandar nosisz. Okej, rozumiem, że to są jacyś nasi przeciwnicy.
Okej. Okay. Czyli rozumiem, że nasi bandyci są tutaj motywowani jakimś ideologią w stosunku do tego, co robią. No pewnie. Dużo łatwiej się rabuje i popełnia przestępstwa, gdy jest to podszyte płaszczykiem ideologii. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Kłaniamy się królom, a nie lordom. No dobra. Dość już usłyszałem. Nie powinniśmy przynajmniej. No tak, naprawiliśmy lochy, nie? Czy nie naprawiliśmy lochu? Nie, mamy miejsce w lochu. W sumie to mamy miejsce w lochu, faktycznie. Rzućmy go tam na razie. No nie wiem, czy to jest taka tchórzliwa decyzja. Moim zdaniem, jak go wpiemy do lochu, możemy sobie spokojnie potem przesłuchać, przemyśleć jeszcze tę kwestię, niż go tak po prostu zabijać. A, czy to jest jakiś kraj za górami? Myślę, że nie chciałem go zabijać między innymi. Kto wie, może się okaże, że potem jakbyśmy go zabili, to okaże się, nie wiem, że on był jakąś ważną osobą i oni chcieli z nami w ogóle rozmawiać przez to. Tak to mamy spokojne podejście do całej sytuacji i możemy się dowiedzieć więcej później. No tak, jesteśmy obecnie w tragicznym stanie, jak wiadomo. Dobra, on gdzie sobie idzie. Czy znaczy, że on teraz nie notuje? Bo to mam jeszcze innych petentów. Między innymi rysuję. Oho, widzę, że siostry dalej sobie będą cisnąć teraz. Przecież mnie oko dzisiaj kurczę boli. Zobaczcie, że tak cały czas go dotykam. A sorry, ja wpadłem na nią, kiedy wracała. Aha. Właśnie, w sumie Lorsulia to strasznie nieładnie. Generalnie to jest tak, że spoko, że tam powiedziała o tym, ale jakby motywacje są złe, tak? Ona nie mówi nam o tym, bo się martwi o siostrę, tylko mówi nam o tym, bo jej nie lubi. Gdyby to było tak, że ona się martwiła, co tam się dzieje z nimi, to inna kwestia, ale no niestety te siostry raczej szukają sposobności, żeby sobie dowalić. To jest złe akurat. Mój kochany syn, nigdy nie mogę go znaleźć. Rozumiem. Tak, myślę, że... Potem jeszcze mamy jakichś takich tych ważniejsze osoby. Generała to nie będę wysyłał, chociaż... Wolę trzymać generała na jakieś poważne sprawy. Damy kasę temu kolesiowi. Nie, ja bardziej myślałem na zasadzie... Kurczę, nie do końca rozumiemy się z tą grą, to jest ten problem. Bo ja bardziej myślałem, że to złoto może wykorzystać, żeby zatrudnić kogoś do poszukiwania pomocy. To nie wziął tej kasy? To głupi jest w takim wypadku. Ja bym wziął i bym po prostu kogoś zatrudnił. Trudno. A, Eton, Lord, wasza wysokość. Pamiętam się, jak to możliwe. Ktoś porwał moją córkę i oczekuje, że zapłacę 12 złota, by mu uzyskać żyć w tym... Wiem, gdzie ją trzymają. Aha, no i właśnie, i kurczę, właśnie do tego nie chciałem generała użyć wcześniej. Dam chyba generała lordowi. Wyślemy go sobie tam. Mam nadzieję, że to spowoduje, że córka będzie odnaleziona bez żadnego problemu. Mam tylko nadzieję, że się nie okaże, że ten koleś... Dobra, to się musi udać. Nie wiem, to brzmiało trochę dziwnie. Pietro! Okej. Okay. Pietro, co się dzieje? Powiedz mi. Dobra, ja już czuję, że Pietro ma jakieś problemy ze sobą. Tak, zdecydowanie Pietro ma jakieś problemy ze sobą. No dobra, wstajemy z tronu. Zobaczymy, co się dzieje w królestwie. Poza salą tronową. Są jakieś sytuacje do zrobienia. Pojedźmy do lochów, tam jest na zielono. A tak, mamy tam teraz tego żołnierza. Czy tutaj cokolwiek się zmieniło? Nie sądzę. Dobra, czy możemy... Nie sądziłem, że klucz jest do lochów. Hm.
Twojej żony. Zadowól. Czy tu się jakieś polityczne konszachty zaczynają tworzyć? No, dokładnie. Może się jeszcze przydać. Dowiedzieliśmy się coś nowego o jakimś Bejranie. Rozbił zamek. A to był lord ten Pietro. Okej. Okay. Salia, fajnie. Gdzieś tam bym mówił złota, no właśnie. Trzeba ludności. No, możemy pozamykać na razie. Okej, okej, okej. Dobra. Co się dzieje, Aurelia? To coś w ogóle jest. Obraz z bocianem. Bardzo wdzięczny taki. Zdecydowane na Polskę. U nas często tak jest, że jakby się w pewien sposób wiąże bociany z nami. Może na godle jest orzeł, ale my myślimy o bocianach. W sumie to jest bocian w godle. Teraz się skapnąłem. Kochanie. O, cyberbożnicy z rodziny są tygodniu. Mhm. O, taka brzmi, ona brzmi trochę na taką przerażoną. Obietnicę? Jaką obietnicę? O, to jest prawo niespodzianki. Może z Wiedźmina wzięte. 13 lat temu obiecaliśmy zbierać rękę naszego narodowego dziecka. Rękę, no. Beiren. To jest prawie, że prawo niespodzianki z Wiedźmina, no nie do końca wiem. Czy co, Lorsulię będziemy wydawać za niego? Zbyt fajnie chyba. A co z Wiedźmą? No właśnie, jak mogliście? To jest bardzo dobre pytanie. No i co teraz? No, nie wiem, a tam coś mówił, że ludzie go słuchają, ten zbir w więzieniu. Więc cholera wie, jak to się może skończyć dla nas. Wysłałem, to prawda, wysłałem. Jak się trzymasz? No chyba, że będę się okaże właśnie księciem albo lordem, może nawet królem jakiegoś państwa, kto wie. No, nie wiem. Tak, tutaj zostań. My pójdziemy dalej działać. Do ogrodów możemy skoczyć. Tam pewnie będzie Ursulia, jako ta Salia, ale tam będzie któraś z córek. To ona wróciła piana chyba, jeśli dobrze pamiętam. We wsi był ślub. A to był ten ślub, co nas wieśniak prosił o kasę na niego. Cieszę się, że nie dajemy jeszcze bardziej. No bardzo dobrze. Skąd to wiesz? Czyżby ten wieśniak przyszedł do króla, żeby dostać kasę po to, żeby ugościć córkę króla? Jak tak, to bezczelność na bezczelności wybudowana. Ja wiem, że my tylko podejmujemy decyzję, tak jakby nie wpływało na to, co kto mówi, ale ja bym na przykład nie powiedział, skąd to wiem. No się martwię, faktycznie. Ja bym się na niego miejscu martwił o córkę. Co by się stało? A, w ten sposób. No tak. No tym razem się nic nie stało. Mi się wydaje, że to się źle skończy, że ona to będzie kontynuować. Powinniśmy to uciąć jakoś. On tu się kurde zdziwi, bo jeżeli będziemy dalej kontynuować z tym wątkiem tego bandyty, to się to może różnie skończyć. Oh, yeah.
Słuchaj, no troszkę, jej troszkę odbiła woda sodowa do głowy tej Lorsuli i dlatego tak teraz mówi. Ale to są wciąż wszystko i wyłącznie fakty tylko ze strony jednej z sióstr. Więc trzeba zawsze się dowiedzieć jeszcze drugiej strony, podyskutować i jeszcze pogadać z tą małą, młodszą. Ona może wiedzieć więcej, jako dziecko nie będzie miało zahamowań, żeby mówić niektórych rzeczy. O, bardzo dobrze, tu się akurat zgadzamy. Żadnych wizyt na rynku, żadnego grania w gry, żadnej jazdy konnej. Nie wiem, po co mam zakazywać gier. Rozumiem, że nie zainteresowało cię to, że dasz jej, że ona będzie chciała dać jej nauczkę. No dobra. Jest tutaj do mała? Chyba jej nie ma. Idziemy tędy, czy nie wyjdziemy? Nie wyjdziemy tędy. Dobra, 15-13, 100 żołnierzy. Skoczymy sobie dalej. Skoczymy sobie na mury. Tam coś się chyba też dzieje. Brama. A tak, idziemy na górę. Tutaj mamy. Chyba ten najmłodszy był? Nie, to była właśnie do studia, okej. Okay. Trzeba pogłaskać kota, to jest najważniejsze. W sumie może to dzięki temu damy radę wygrać na przykład w ten grę. Oje, to jest jakieś zwycięstwo. To ty. No tak. Rozmowy z dojrzewającymi, dorastającymi dziewczynami, córkami właściwie w tym przypadku, na pewno są moją silną stroną. Artysta są kobietą. Okej, to brzmi całkiem tak rozsądnie. O, on absolutnie nie wierzy. Ani trochę. No dobra, trudno. Jakby. Może też nie powiedzieliśmy tego w najlepszy sposób. Nie mamy naszego generała na kolejną rundę, to nadzieję, że nie będzie działo nic złego. Tu chyba już wszystko skończyliśmy, więc możemy sobie skończyć kolejny tydzień. I zobaczmy. Mamy naprawiony dach z piżarni. Super. Generał pojechał, on to też sobie rozłożył, to ciekawe. Możemy naprawić teatr, zostanie nam 8 złota tylko wtedy. Ale przez to, że mamy teatr, rzeczony cały czas nam morale spadają, więc ja bym go naprawił jednak. No trudno. Lepiej go mieć. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden tydzień. I na tym skończymy, myślę. No to całkiem ciekawie się w to gra, szczerze mówiąc. Więc o, nawet gołąb przyleciał. No dobra. Dobra, to w takim wypadku zacznijmy od gołębia. Drogi Ryku, przeszliśmy góry. O, król Radowi, no to spoko. Znaczy, nie wiem, czy tak do końca spoko. Czy chcę to powiedzieć wprost? Wiecie co, ale ja głęboko wierzę w to, że jak się zrobiło błąd, to trzeba go dochować, to znaczy współczuję tej Lorsuli i w ogóle, ale samo głupotą było takie obietnice składanie, więc... Znaczy przejąć, no, trzeba mieć męskiego potomka w takim wypadku. Dobra, ale leć się zajmować tym, co ważne. A my tu sobie podyskutujemy z kolejnymi ludźmi. Bankier. Bank Florentini. Szybki i łatwy dostęp do złota. Szybko i łatwo najczęściej oznacza, że będzie kiepsko. Ekskluzywny pakiet 50 sztuk złota lub zasobów. Bank dodaje jedynie niewielką płatę w wysokości 10 sztuk złota. Dobra, jedna pożyczka naraz. Pierwsza pożyczka jest bezpłatna. Dobra, jak pierwsza jest bezpłatna, to pożyczymy. Pierwszą nie ma problemu. Skoro nie dają żadnej kwoty, to na razie tyle.
Dzięki za pomoc, Bank de Florentini. Gdyby było obciążone dodatkową jakąś tam pieniężną kwotą, to bym jej nie wziął, ale jak spłacamy ją po tygodniu w tydzień, to spoko. Niesprawiedliwość i głód, już brzmi dobrze. Faceci w czerni. Dobra, jeżeli on chce 7 sztuk albo 5 worków zapasów, proszę bardzo. Nakarm dzieci. Żyjcie sobie tam spokojnie, nie ma problemu. To jest akurat spoko do zrobienia. Kupiec, co by on chciał? Propozycja biznesowa. 12 sztuk, aby zatrudnić ludzi i kupić zasoby do budowy nowej tawerny. Aha. Hmm. Dobra, masz. Spróbujemy. Najwyżej straciliśmy 12 sztuk złota, trudno. Niech działają. Kto wie, może to jest akurat dobra inwestycja. Może jest zła, ale mamy do dnia 50 sztuk złota, mamy 46, więc na razie jeszcze nie ma tragedii. Do naszej wioski przywlekła się choroba. Gorączka kichania. Znowu kiepsko. Pewnie będzie się to wiązało z kasą. Weź te zapasy. Mogę, proszę. 7ZS, 5ZS. Dobra, no niech biorą zapasy. Niech trochę sobie pojedzą przynajmniej. No nie ma sprawy. Mam też nadzieję, że duchy będą nas chronić. List przeczytany, wstajemy stroną. Lecimy zobaczyć, co się dzieje w królestwie. Tutaj się dzieją aż dwie rzeczy. Tutaj w lochach. No, pogadamy szybko z kolesiem. Może nam coś powie więcej, chociaż wątpię. Okej, okay, rozumiem. Czyli jeżeli nie ma znaczku, to raczej się nic nie dzieje w tym miejscu. To jest sypialnia, ogrody, sala tronowa. Idziemy do Izbrady. Tam jest przecież nasz doradca Aubrey. Cadani też tu jest, to ciekawe. Coś jest z Cadani. Dobra, do Cadani sobie. Pogadamy najpierw z Cadani. Czemu nie? Bączku, małe ziółko, kartofelku. O Boże, małe ziółko. Niestety, masz rację. Jesteś małe ziółko. Wasza wysokość. Zawsze mnie to bawi. Tak sobie tak myślę, że dzieci mogą mówić do ojca albo matki. Wasza wysokość. To powinna się tu bawić, no. Fortecy. Na przykład? A co się może złego stać, no nie? Jak ona się bawi w najważniejszym miejscu w zamku. Nie, idźcie po ogrodach. Nie będziemy tutaj ryzykować, że nam rozwali jakieś ważne rzeczy, tak? Może się przydadzą później, kto wie. Wyznacz nas wydawca, da nam znać, czy mamy do czynienia. Klotalysa, okej. Okay. O, mamy teraz sojusznicy. W panelu zasobów, aby wyświetlić potencjalnych sojuszników. Czyli tu pewnie będzie jeszcze jedna jakaś tabelka w takim wypadku. Możemy porozmawiać z pobliskimi lordami. A najpierw sugerowałbym zaproszenie Talisa. Tutaj możemy zobaczyć szczegóły każdego z naszych potencjalnych sojuszników. A trzeba mieć gołębia. No, gołębia mamy, więc... nie, akurat tutaj nie chcę. A to co? No, zaprosimy sobie króla Talisa. Przynie wysłane. Odeprzeć radowie, bez względu z czym tu przyjdą. Dobra, Audrey nam pomógł troszkę ogarnąć tą sytuację, którą mamy teraz w związku z naszym własnym debilizmem najwyraźniej. Nie wiem, bo to na te góry zamku właściwie idę. Możemy równie dobrze. Bo zaraz, jak to w ogóle wygląda. Czy to są jakby... Obok nie ma pojawia się zielona ikonka, taka jak ta obok mnie Lady Ady. Tutaj nie ma żadnej ikonki, ale okej. Okay. Tutaj zaproszenie rozumiem, że poszło. Dobra, kończymy ten tydzień. No i co? Tracimy 10 za spłatę złota, ale zyskujemy 2 za nowe stragany, tracimy 9 za to, że generał pojechał i 11 zyskujemy za podatki. Zapomniałem o tym generale, ale on nam się wróci niedługo, za tydzień i będziemy wtedy zarabiać już spokojnie. Myślę, że to... Oj, chciałem dać wyjście z gry, ale dałem kontynuuj, niech będzie. W każdym razie to jest właśnie... Aż zapomniałem tytułu tej gry. Yes Your Grace, tak się nazywała. To jest Yes Your Grace, mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo ciekawa gra. Jestem ciekawy, kiedy te decyzje, które tutaj podejmujemy na przestrzeni tych 3 tygodni właśnie,
jakby zaczną się w pewien sposób realizować, to znaczy, kiedy zobaczymy ich konsekwencje, kiedy zobaczymy to, z czym mamy do czynienia, na przykład się okaże, że nie wiem, wyprosiliśmy naszą najmłodszą córkę z tej komnaty, to się okaże, że ona coś zniszczyła innego, cholera wie, tak naprawdę. Natomiast, no ciekawa, taka troszkę interaktywna historyjka, taka może poniekąd w rodzaju visual novel, mam wrażenie, jeżeli znacie gatunek. Oczywiście nie do końca taka sama, ale bardzo też ciekawy styl. Graficzny pixel art, Lord Etno wrócił do nas. Jest też król Thales. No, na pewno będzie się działo podczas tej audiencji. Tak czy siak, dzięki ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A my widzimy się kolejnym razem. Jeżeli Wam się podobało, przy okazji, zostawcie lajka i subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!